Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na piątkowej konferencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze mną dwóch twórców programu rolnego i rozwoju regionalnego SLD, pan poseł, europoseł Wojciech Olejniczak i pan poseł Romuald Eichler z Komisji Rolnictwa. Bardzo proszę, temat Państwo znacie, to jest w dalszym ciągu podtrzymywane embargo na warzywa z Polski do Rosji. Oddaję głos. Witam. Szanowni Państwo, to jest temat niezwykle aktualny. Pan minister Sawicki lekceważy trudną sytuację dla wielu polskich producentów owoców i warzyw. Od ponad miesiąca nie mogą oni sprzedawać swoich produktów, nie mogą swoich produktów sprzedawać do Rosji. Tym samym psuje się rynek wewnątrz naszego kraju, czyli straty są dużo większe niż można wyliczyć tylko z braku eksportu. Eksport świeżych owoców i warzyw to około 60 milionów złotych. Jeżeli pan minister Sawicki uważa, że to jest niewiele, to jest w błędzie. Dla wielu rodzin to jest ogromny problem. To jest problem dla wielu również polskich przetwórców. Ja przypomnę, że Rosja w embargo zniosła dla teoretycznie całej Unii Europejskiej. Korzystają już z tego Duńczycy, Hiszpanie, inne kraje członkowskie, a nie korzysta z tego cały czas Polska. Kiedy była prezydencja węgierska, pan minister Sawicki wezwał do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej. Ono się odbyło, była dyskusja. No ale dzisiaj to Polska ma prezydencję, a to oznacza, że powinniśmy być bardziej skuteczni i tym bardziej zadbać o interes rolników europejskich, w tym o interes rolników polskich. Wzywam więc pana ministra Sawickiego do większej odpowiedzialności, do lepszego i bardziej skuteczniejszego działania. Straty już są bardzo, bardzo duże. Cierpi branża owoców miękkich, cierpi branża warzywnicza, ogromne problemy ma branża pieczarkarska. Sytuacja zupełnie niezrozumiała, tym bardziej, że strona rosyjska informuje, że to po stronie polskiej są zaniedbania. To jest więc problem, który należy zbadać. Ja rozumiem, że też o tym za chwilę będzie mówił pan poseł Eichler, że tym się zajmie również Komisja Rolnictwa Polskiego Parlamentu. Ja informowałem o tym komisarza Unii Europejskiej, dyskusja była na komisji w Parlamencie Europejskim. Ale jak widać, po stronie polskiej są zaniedbania, są braki. Druga sprawa, która jest związana bezpośrednio z polityką rolną i polityką spójności. Wspominałem o tym podczas mojego wystąpienia nad expose pana premiera Tuska w Brukseli, że Komisja Europejska jest gotowa z pakietami legislacyjnymi. Polityka rolna i polityka spójności. To są miliardy złotych dla całej Unii Europejskiej, w tym dziesiątki miliardów złotych dla Polski. Te pakiety legislacyjne będą rozstrzygały, w jaki sposób polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy będą w przyszłości mogły korzystać z funduszy unijnych. Dobrze więc by było, gdyby to polska prezydencja tymi tematami mogła się zająć. Tymczasem Komisja Europejska nie przedstawia tych pakietów legislacyjnych. Nie chce więc, aby polska prezydencja moderowała dyskusję w tych tematach. To jest poważny problem polityczny rządu premiera Tuska. To jest poważny problem między innymi ministra rolnictwa Marka Sawickiego, bo widać tutaj, że nie ma porozumienia. Te dwa tematy, te dwa przykłady pokazują o braku skuteczności na forum Unii Europejskiej i o braku skuteczności również w zarządzaniu bezpośrednio instytucjami podległymi ministrowi rolnictwa, bo odnotowujemy braki ze strony polskiego Ministerstwa Rolnictwa w przedstawieniu dokumentów. Dziękuję bardzo. Jeszcze embargu pan poseł Eichler. Bardzo proszę Państwa, ja kiedyś na konferencji prasowej powiedziałem, że minister Sawicki nie zarządza rolnictwem, tylko nim administruje i to jest na dzień dzisiejszy również do powtórzenia to stwierdzenie. Minister Sawicki administruje polskim rolnictwem, nic nie robi, aby poprawić sytuację trudną polskich rolników, a w tym wypadku, jeśli mówimy o embargu na warzywa, także i rolnikom i warzywnikom polskim.
Otóż musicie Państwo sobie zdawać sprawę, a z tego zdają sobie na pewno sprawę rolnicy, iż tygodniowo tracą około 20 milionów złotych. Tygodniowo dlatego, że to jest najważniejszy okres dla polskich ogrodników, gdyż w chwili obecnej są żniwa. Jeśli w najbliższym czasie embargo nie zostanie zniesione, te środki, które trafiłyby do polskiego rolnictwa, będzie można uznać już za historię. Pan minister Sawicki w swoich wypowiedziach twierdzi i bagatelizuje sprawę, dlatego że wczoraj wypowiadając się jednym z programów telewizyjnych uznał, iż to jest tylko 1% handlu z Rosją. Ale jeśli zważymy, że ten 1% decyduje o byciu albo niebyciu wielu polskich ogrodników, jest to, dzisiaj się dokonuje całego zbioru ich pracy, jest to sprawa bardzo poważna. Chciałoby się, aby pan minister Sawicki nie wysyłał zastępcę swojego do Rosji, tylko sam przeprowadził rozmowy. Być może, że jego skuteczność by można było ocenić po przyjeździe. Ja uważam, że te wypowiedzi, niefortunne wypowiedzi i rozmowy poprzez media ze stroną rosyjską tutaj wymagają napiętnowania. Tak nie powinien zachować się polityk, a pan minister doskonale wie, iż Rosjanie są bardzo wrażliwi i wsłuchują się w to, co mówią politycy, a szczególnie ministrowie. W tym wypadku przywołuję pana ministra Sawickiego. Jestem pesymistą, jeśli chodzi o dzisiejszy wyjazd, gdyż te przepisy, które zostały podpisane z Komisją Europejską, które powinny obowiązywać stronę polską, strona polska zbagatelizowała, podając przede wszystkim dane o laboratoriach w języku polskim, a po tłumaczeniu podano jedno laboratorium, które ma pełną akredytację, którą to strona rosyjska uznaje. Zresztą nietrafność pana ministra Sawickiego decyzji to przykład z ubiegłego tygodnia, czy z początku tego, wracające samochody z pomidorami z zagranicy, które pan minister Sawicki raczył w jednym z zakładów produkcyjnych odprawić. Szkoda, że nie pojechał razem z tymi pomidorami na granicę. Być może, że część tych towarów nie wróciłaby z powrotem do sadowników. Być może, że udałoby się uznać atest, który instytucje państwa wystawiły.